Wioślarze walczą o jak najlepsze miejsce, a sędziowie przy pomocy skomplikowanej aparatury oceniają rezultaty ich wysiłku, bo na Jeziorze Maltańskim trwają akademickie Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Dla większości studentów, sportowców to dobra okazja, by przysłużyć się swojej uczelni. Najważniejsze dla nas sezonie były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, w których startowaliśmy. No te mistrzostwa traktujemy nie do końca poważnie. No chcemy tutaj wystartować, żeby pokazać się na uczelniach, zdobyć jakieś punkty tam do stypendiów. Poczuć atmosferę studenckich zawodów zapragnęła także Magdalena Fularczyk-Kozłowska, brązowa medalistka olimpijska z Londynu i niedawnych Mistrzostw Świata w Korei. Normalne zawody, akademickie Mistrzostwa Europy, szczerze mówiąc mój debiut. Nigdy nie startowałam akurat na Mistrzostwach Europy, także bardzo się cieszę i przede wszystkim, że mogę reprezentować szkołę, Wyższą Szkołę Gospodarki. Coś oddam. Czujesz się tu gwiazdą? Nic z tych rzeczy. Ja myślę, że jestem nadal sobą, normalną osobą. Koleżanki mi się chyba się mnie nie boją, normalnie chodzimy, żartujemy, także nie jestem żadną gwiazdą. Austriacy do Poznania przywieźli dwa pokolenia wioślarzy. Naszą ekipę tworzą starsi i młodsi studenci i dzięki temu jedni od drugich mogą się uczyć i tym samym tworzą zgraną reprezentację. Good team. Myślę, że tu poziom jest i będzie dobry. Mamy około 20 medalistów młodzieżowych Mistrzostw Europy i Świata, czyli do 23 lat. To jest akurat ta kategoria studencka, że tak powiem. Do Poznania przybyło ponad 400 studentów z 61 uniwersytetów z 14 państw, więc korzyści dla miasta będą. Jest to wspaniała okazja do kolejnej promocji naszego poznańskiego toru w środowisku akademickim, w środowisku, które jest bardzo mocno związane z wioślarstwem, w środowisku akademickim, które jest bardzo nośne w Europie. Absolwenci tych wyższych uczelni są poniekąd ambasadorami naszego poznańskiego toru. Jutro o 10 rozpoczną się biegi finałowe decydujące o podziale medali. Wezmą w nich udział także trzy osady z poznańskich uniwersytetów przyrodniczego i UAM. Piłkarze drugoligowej Warty Poznań zagrali dziś z liderem. Chrobry Głogów królem boiska przy drodze dęblińskiej jednak nie został, chociaż zachował miano niepokonanego. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. No lepiej zawsze zremisować niż przegrać. Zwłaszcza, że zespół Chrobrego atakował częściej i groźniej. I to zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. W tej akcji Bartosza Machaja zabrakło wykończenia. W tej sytuację uratował Adrian Lis. Zieloni mieli problemy z przedostaniem się pod bramkę Mariusza Rzepeckiego. Kilkakrotnie im się to udało, ale gola kibice się nie doczekali. Liczyliśmy tutaj na komplet punktów, chcieliśmy za wszelką cenę wygrać po tych dwóch meczach, bez zwycięstwa. Robiliśmy wszystko, może nie zawsze to wychodziło, ale na pewno oddaliśmy zdrowie na boisku. Warta wciąż więc traci do Chrobrego Głogów 5 punktów. W następnej kolejce Zieloni na wyjeździe zagrają z KS-em Polkowice. Z drużyną Murowanej Gośliny 3-0 i podobnie z zespołem Bydgoskiego Pałacu. To wyniki dzisiejszych spotkań zespołu PTPS Piła podczas trwającego w tym mieście 7. turnieju Puchar Prezesa PTPS SA. W innym już zakończonym meczu Bydgoski Pałac pokonał Budowlanych Toruń 3-2. Jutro ostatnie gry. Piłkarze Lecha Poznań w meczu towarzyskim rozegranym w Środzie Wielkopolskim wygrali z drużyną miejscowej Polonii 4-0. Po dwie bramki zdobyli Bartosz Ślusarski i Woju Ubiparib. Grano w ramach akcji Kolejosz kontra Twój Klub. Zespół koszykarek Rekinej AZS-u Poznań wygrał z drużyną AZS-u Gorzów 64-35 i awansował do finału Mistrzostw Polski AZS w Krakowie. Jutro zmierzy się z drużyną AZS Uniwersytet Warszawa. W podobnym turnieju w Krakowie grają koszykarze AZS-u Politechniki Big Plus Poznań, którzy wygrali 4 mecze i nawet jutrzejsza porażka z Politechniką Krakowską nie powinna im zabrać tytułu Mistrza Polski AZS-ów. Takich zawodów uczniczych w Poznaniu jeszcze nie było. Otóż na torach Surmy 130 zawodników z 4 państw, mających minimum 30 lat, bierze udział w międzynarodowych mistrzostwach Masters. Ciągle kocham ucznictwo, jestem związana z tym sportem przez 43 lata. Mam mnóstwo znajomych, którzy to ciągle jeszcze strzelają. Jest to okazja na wspaniałe spotkanie z byłymi kolegami, koleżankami. No i zdecydowanie uczestniczenie w wspaniałej zabawie. Poznaniowi przyznano organizację tych wyjątkowych zawodów za zasługi. Poznań Wielkopolska był bardzo silnym ośrodkiem uczniczym i chodziło o to, żeby też ci ucznicy starsi mogli tu gdzieś się spotkać ponownie, odnowić kontakty. Uczestnicy Mistrzostw Masters strzelali z łuków bloczkowych z odległości 50 metrów, a z łuków klasycznych i bez osprzętu z 70. Zakończenie zawodów jutro.